O Boże, jakie to wjadę. Co, idziemy zrobić zdjęcie? Zjedziesz tam? No. Ja może przejdę, no. No, lepiej zejdź. Dawaj, idź. Ale to wygląda, jak to wygląda? Kobieta i motocykl. Kurde. No, no pewnie. Jeszcze raz na miniaturkę. Dobra, no to siadaj. Najpierw ja usiądę, a ty później tutaj daj nogę i później tam. Siedzisz? Lecimy. Patrz. Czemu? Czemu zlecisz? Ale dlaczego? A to wyczuj sobie najpierw. Zlecisz? Mnie się trzymaj. Także siema, witam was w kolejnym motovlogu na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, jest to historyczny film, w którym pani Julia pojedzie ze mną na motocyklu. Jak już widzicie, trzyma się mnie. Jedziemy. Jeszcze nie jechała ze mną. Zostawiliśmy sobie to na odcinek. Więc zobaczymy w sumie, jak to będzie. Mam nadzieję, że jej się spodoba. I zobaczymy, jakie będzie miała porównanie z R6. No w sumie na R6 bardzo mało jeździliśmy. W sumie to tam dwa razy się przejechaliśmy i tyle. A na Triumfie będziemy jeździć częściej. Mam nadzieję tylko, że będzie się dobrze trzymać w kurcze. Ale na razie no spokojnie będziemy sobie jechać. Ale czuję to, jak się mnie mocno trzyma. Aż mi ręka się kurde wbija w żebra. No ciekaw jestem, jakie wrażenia są na drugiej tam kanapie za mną. Ponieważ ja na ścigaczu, szczerze mówiąc, bym się bał z kim jeździć. Nawet ze swoją dziewczyną. Takie lekkie przyspieszenia, wyczucie, żeby można było wyczuć po prostu, czy nie zlatuje i tak dalej. O, ale się trzyma kolanami też, bo mam nadzieję, że dobrze się trzyma. Jaki w ogóle gościu, prawie bym potrącił go. Prawie bym potrącił dziecko. Dobra, no składać się nie będziemy. Jeszcze za zimno troszkę. Nie, szczerze mówiąc, ja bym się bał na tylnej kanapie jechać na ścigaczu. Już się bałem, jak z Kubą od XJ6 jechałem na kanapie, to już wtedy się bałem. A co dopiero na sporcie. W sumie nie mam się gdzie tutaj zatrzymać. Jak? Czuję to, jak mocno się trzymasz. Trzeba się trzymać nogami i patrzę, ale to nie pomaga. Czuję. Ale zlatujesz czy nie? Nie. No to dobrze. No to gitarka, jak wszystko gitarka. Ale to musi być kurde dziwne. Dla pasażera, jak kurczę, ja powiedzmy się złożę. Wiadomo, że pasażer też się powinien złożyć. Ale no tak kurczę, jak tutaj, to jest taki wiatr, że to jest masakra.
że no tak mocno trzeba się trzymać, żeby nie zlecieć. Ale jest wiatr. O kurczę. Normalnie tak mi ciężko się jedzie. Nas tutaj tak zwiewa na tej maszynie w bok. I to już, słuchajcie, nie jest kwestia wagi czy coś takiego, bo oboje no na pewno ważymy ponad 100 kilo. Ale kurczę, kwestia tego, że jest naprawdę no mocny wiatr. Julia mówiła, że rąk nie czuje, bo tak się tego baku trzeba trzymać. No może to być niewygodne, na pewno. O, ale teraz od ciężarówki poszedł wiatr. Kurczę, no nadgarstek, powiem wam, że już czuję. Sam nie jedziem na motocyklu z 2,5 tygodnia. Kurczę, już się odzwyczaiłem trochę od tej pozycji, więc no nadgarstki bolą, znowu trzeba się, o kurde, znowu trzeba się nastawić na tą jazdę, przyzwyczaić. To jest fajne w 120 w co ja gadam, to jest fajne w tej pojemności, że można bez problemu sobie wyprzedzać. Ja teraz też na szóstce byłem, a i tak mimo to tam moc była, żeby tam wyprzedzić bez problemu. A kurczę, na 125 tak wyprzedzać czasem strach jest, ale jest śmiesznie ogólnie. Dobrze wspominam te czasy, kurczę, 125. Naprawdę, no najlepsze w sumie czasy, kurczę, dotychczas, które miałem na motocyklu. Kurczę, no nie ma co tutaj porównywać, to jest mój w sumie 5. wyjazd chyba Triumfem, czy tam 6., a R-ką jeździłem no z 2 lata, nie? Więc dużo więcej czasu spędziłem na motocyklu 125 niż na Daytonie. Chyba już nie może normalnie się trzymać. Co, nie masz siły? Nie ma. Aż tak? Będziemy sobie mogli stanąć tutaj na naszym miejscu spotkań, słuchajcie. Zobaczymy, jak tutaj Julii jazda się podobała. Dobra, zatrzymajmy się tutaj. Co prawda nie tutaj chciałem się zatrzymać, ale kusiło mnie, żeby wyprzedzić. Więc wyprzedziłem. O, Złaś, zapytam się ciebie o doświadczenie, jakie było podczas jazdy. Nie wiem. No to zejdź! Nie wiem. Ale zaszurałaś o coś chyba. Nie? I jak ogólnie? Ale męczące, nie? Ja też, ja nadgarstków ogólnie nie czuję już. Ale tak, widziałaś w ogóle licznik czy coś? Tak pozycja co do R6 to wygodniej, mniej. Szczerze, jechałam po prostu na R6. No, ja tak samo na filmie mówiłem, że chyba 2 razy jechaliśmy nią. Tak, że... Ciężko powiedzieć w sumie, ale jest strasznie niewygodnie. No. Ja też, no ogólnie ile przejechaliśmy kilometrów? 20, a moje plecy przez ten opór, co nie, to już odpadają. Nie wiem, czy jakbyś tu na RC przyjeździła cały dzień. O kurde. Sorry, nie przejechałem garstów
totalnie. Nie, pierwsza jazda jest ogólnie najgorsza. No bo jeszcze musimy zrobić taką siedzicę w ogóle i to było straszne. Patrz, co siedzie. Bajki? Tak. Jadą tutaj. Nie, no strasznie wymagać. W sensie plecy mnie nic nie boli, bolą mnie najbardziej zgarstki. Patrz, co robią. Ale poszedł ten mały, ja nie mogę. Ale bym się bał na tym jeździć. No, ja też. A, no ogólnie, to, no to... Co, tak lipnie, nie? We dwójkę ciężka jazda. Bardzo ciężko. Na kierownicy się trzymi w baku, ja tak to... Racja. Ale znowu, jak ten ciężar z tyłu idzie na mnie, to jest ciężko. Ja czułem. Czułem. Pani Julietta w moim starym kombinezonie, słuchajcie. Dobrze, że nie trzeba było wywalić ani sprzedać. Jest dalej w użytku. Usiądź sobie na moto. Zatrzymaj w ogóle jak ten. Jak ci się pozycja tak w rękawicach i tak dalej podoba, nie? W butach. Te buty moim zdaniem niewygodne są do jazdy na moto. No pewnie, nie, jakbym miała teraz zmieniać biegi. Bardzo ciężko. To w ogóle prawie się nie da, one są takie twarde. No. Że jak ja próbuję na dół, to ciągnie, do góry się w ogóle nie da. Jest strasznie, naprawdę. Ale tutaj też pewnie się niewygodnie jeździ. No, ale weź ustaw się tak, jakbyś miała jechać, co nie? No wiem. No wiem. Musiałbym go odpalić, ty byś rzuciła bieg i tak dalej i byś pojechała. Tak, dokładnie. Może kiedyś. No to co, lecimy dalej, nie? Nie mam siły. Już ci się nie chce? Nie, no kurczę, no jak widzicie, widzowie, kurczę, ciężko się lata na Daytonie. No, to ja się czasem... Nie wiem, czy mogę w ogóle odciąć, co nie? Bo boję się, że zlecisz. Nie? Tak? Ale jak ja się składam, to ty też się składasz, czy nie? Staram się, ale przez plecak zahaczam paskiem. Aha. Co mogę zrobić, to się pochylić. Aha. Rozumiem. Tylko też nie mam pojęcia, jakby było bez kasku, to nie? Bo między nami nie byłoby nic i nie wiem, czy by nie spadło, bo kanapa jest dosyć szeroka. No właśnie. Więc to wiesz, mogłoby być takie no... Też staram się... Ej, patrz, co jedzie. Tyłkiem do tyłu, żeby bardziej się położyć, ale no... Ten plecak? Plecak, nie. Kurde. Może gdybym go opuścił trochę? Nie mam pojęcia. Pamiętam, że na RC było to samo. Wiem, że to jest 25 i tak dalej, tam to się nie da się aż tak bardzo pochylić. No. Ale tamto ja w ogóle siedziałam prawie tak... O, bo nie miałam jak się położyć. A tutaj co? W ogóle... Jak się... Można, da się, nie? Mamy coś takiego, nie? Ale... No. O kurczę. Nie no, fajnie wyglądasz na niej. Jesteś taka malutka. No z tyłu pewnie już nie jestem taka malutka, jak zawsze. A chciałbym to zobaczyć od tyłu, jakbyś siedziała. To jest coś na wzór jakiegoś... Mini ścigacza. Jedzie. Jakieś szerko. Szerko jakieś takie. Ale to poszło, co? Ale sztos. Wyobraź sobie, że to jest przeznaczone dla dzieci niektórych, nie? Ale to jest jakaś przeróbka na pewno. Na pewno, nie? Ale no mimo wszystko, kurde, weź takie dziecko. No kurde. Mega. Mega. To co, lecimy dalej? Mhm. Tak? Ze mną z tyłu. Ciężko. A coś tak mocno się na ciebie ten wiesza? Znaczy no, czuję to, że starasz się nie ten, no nie masz na to wpływu, co nie? Nie da się inaczej jeździć na tym. O co, po prostu... Patrz, no to by trzeba było zdemontować, co nie? Moment, co? Czy, to. Mhm. To. I to. Mhm. I to. Mhm. I nałożyć tą nakładkę na jedną osobę. No. Ale to brzmi. Aga.
Aga! Dobra, nie było aż tak ciężko. Najgorzej jest, kurczę, przy hamowaniu silnikiem. Wtedy muszę się tak opierać na tych nadgarstkach. Ale to jest kwestia, kurczę, no, przyzwyczajenia po prostu. Dawno nie latałem. Muszę się przyzwyczaić znowu do tej pozycji. No to tak czasem jest. Na Hercy pamiętam, że było tak samo w sumie. I długo się nie jeździło, no to zaraz. Pierwsza jazda i... I kurczę, ciałko bolałko. Dzisiaj mamy w planach, słuchajcie, w ogóle zrobić odtworzenie zdjęcia. Kurczę, nasze pierwsze zdjęcie to było na RC, na takim, można powiedzieć, że pomoście. I ja wtedy byłem z Julią, słuchajcie, jakiś tydzień, coś takiego, i wtedy zrobiliśmy sobie pierwsze zdjęcie na RC i wrzuciłem na Instagrama. I teraz chcemy zrobić coś takiego, tylko że update. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Będziecie mogli zobaczyć na Instagramie, jak to wyjdzie. W końcu fajna pogoda, kurczę, no naprawdę. Jest to taka wiosna. Mamy dzisiaj, no, jest 12 stopni u nas. Napiszcie mi w komentarzu, jak u was jest ciepło w dzień, w którym to oglądacie. U mnie, no w sumie ten film będziecie widzieć za tydzień, w następny piątek raczej, więc... U mnie raczej już pewnie będzie zimno, kurczę, bo ta pogoda właśnie jest taka mega zmienna, niestety. O Boże, ale to będzie masakra. O kurde. Dobrze, że błota nie ma. To byłoby ciężkie. Ale dziury. Ale dziury. O Boże, jak ja tam wjadę. Co, idziemy zrobić zdjęcie? Tam jedziesz tam? No. No ja może przejdę, no. No, lepiej zejdź. Dawaj, idź. O kurde. Ale to musi być serio męczące. Ale cóż, no to jest motocykl sportowy. Nie jest to motocykl turystyczny. Więc tak to wygląda. Dobra, jak ja tu wjadę, to ja nie wiem jeszcze. Dobra. Wjechałem. O, to było ciężkie. No po takiej jeździe Daytoną to trzeba po prostu iść na jakiś masaż. No normalnie, no można... Tak staję na nogach, wiesz, co chodzi, żeby nie dostać po głowie. A jak tak, to się trzymać. Nie chciałbym być na twoim miejscu. Może jednak. Nie ma szans. Padła, chociażby ten, ciężaru. Wtedy na pewno byłoby trochę lżej. No w sumie, jak już będziesz miała swoje moto, w sumie to masz, tylko jak się zrobi, no to ja sety wywalam w takim razie. Ale to wygląda, jak to wygląda? Kobieta i motocykl, kurde. No pewnie, jeszcze raz na miniaturkę. Dobra, ustawmy sobie aparat. Słuchajcie, zdjęcie będziecie mogli zobaczyć u mnie na Instagramie. Nic, ty tam stój. Ty tam pozuj. Bo kurde, ale kozak będzie. Nie, będzie naprawdę... Nie wiem, czy Instagram pozwoli opublikować takie ładne zdjęcie. Dzień dobry. Dzień dobry.
No, kozackie zdjęcie. No wolałbym zrobić od boku. Ja nie. Nie, bo po prostu ładniejszy kadr by był, co nie? Dobra, ludzie. No co? Myślałem, że większe emocje będą tutaj. Ale niestety chyba nie. Dobra, my przejedziemy tylko. Dzięki. Dobra. Daliśmy radę, trochę ciężko było. Ale się udało. Nie wiem o co chodziło. Myślałem, że tobie dadzą telefon, żebyś zrobiła zdjęcie. No. O nie. Dobra ludzie, ja już myślę, że to byłoby na tyle w tym filmie. Więc jeśli się wam podobało, to pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu oraz subskrypcji. No i co, my lecimy sobie już na maka zjeść jakieś lody. I my widzimy się już w kolejnym motovlogu, także siemano!